No tak nagrywamy dzisiaj, prawda? Ja nie wiem, nie lubię kamer za bardzo, nie lubię tych wszystkich nagrywek. Nie wiem, gdzie są kamery, ale hejterzy, wiem, co będziecie pisać pod tym filmikiem. W dupie to mam. Okej, nie do końca, nie do końca. Mój najnowszy komentarz pod filmikiem brzmi tak. Jasiek Borkowski to humor dla pedałów bez matury. Mówię, au! To drugie bardzo mnie zabolało. Jakiego zioma ma ten typ? Ziomek sobie siedzi przy biurku, przed kompem i w głowie ma tylko coś takiego. No okej, wczoraj ujebałem maturę. Byłem tak wkurzony, że wydymałem kolegę. Czyli Jasiek Borkowski. Postanowiłem sobie w ogóle, wiecie, nie lubię walczyć z hejterami, bo z nimi się nie da walczyć. Postanowiłem, że wezmę ten komentarz i będę na każdym występie mówić go na początku występu, a potem będę żegnać się z widownią przykładowo. Dzięki Bielsko-Biała, byliście zajebiści. Pozdrawiam wszystkich pedałów bez matury. I wszyscy się kurwa śmieją, jest zajebiście. Takie odbicie się od pierwszego żartu. I pierwszy raz jak robiłem to w Warszawie, występ trwał jakieś 40 minut, było spoko nawet. Nie? Fajnie, wszyscy klaskali i tak dalej, śmiali się i żegnam się z Warszawą, mówię dzięki Warszawa, byliście zajebiści, pozdrawiam wszystkich pedałów bez matury i wszyscy przestali klaskać. Nie? I przestali się śmiać, niektórzy nawet robili coś takiego. Nie? Schodzę ze sceny, pytam się kolegi, mówię stary, co się właśnie odjebało, a on do mnie mówi, stary, wszystko było okej, tylko nie powiedziałeś o tym komentarzu na samym początku. Wyszedłem na zewnątrz i zacząłem wszystkich kurwa przepraszać. Jezus Mary. Mam ostatnie ciężkie dni. Październik jest, coś jest nie tak z tym październikiem. Jak sobie radzicie z październikiem? Fajnie, że ty tak pokazujesz, a ty mówisz dobrze. Czyli ty tłumaczysz jego ten gesty. Dobrze. Jest okej. Okay. Chujowo. Okej. Okay. Ale co, nie macie jakiejś depresji, coś takiego, jakiejś tendencji do depresji, wszystko? No w sumie macie siebie, więc miłość jest najlepszym lekiem. Jakby miłość sprzedawali w pigułkach. A nie, ekstaza, jest coś takiego. Co, nie? Ale ja tak jakoś ostatnio... Obudzić się też nie mogę, słuchajcie. Jezus Maria, kawa mnie w ogóle nie budzi. I w ogóle kawa jest niebezpieczna, nie tyle dla serca, ale dla mnie, bo stwierdziłem, że skoro kawa nie może mnie pobudzić, zacząłem sobie robić z rana taki ogromny dzbanek gorącej kawy i wylewam go sobie na japę po prostu, co nie? Nie mam czasu myśleć o problemach, bo muszę jechać do szpitala. Przedwczoraj zacząłem trasę właśnie z Olą. No i zanim wsiadłem do pociągu do Katowic, bo najpierw tam żeśmy wyruszyli, musiałem jeszcze odbyć podróż windą. Mam taką zajebistą windę. Ona jeździ jeszcze, nie? I pamiętam, że to zaczęły się moje właśnie takie problemy październikowe. Kiedy wsiadłem do tej windy, zjechałem na sam dół, otwierały się drzwi, a przede mną ukazała się ogromna baba, słuchajcie. Nie to, że przy kości, nie tam, że ten. Ogromna baba. Po prostu strasznie ogromna baba. To ja jej próbowałem pokazać wzrokiem, że do 2 ton tylko, kurwa, można. Nie? Ale wiecie, ja jestem kulturalny wbrew pozorom. I tak patrzę się na nią, nawet nie wiem, czy ona mnie widzi. Ona była, kurwa, tak ogromna, że wyglądała jak ogromna baba. I w ogóle i nie daje mi miejsca, w ogóle, żebym przeżył. Ja byłem przerażony. Poczułem się jak w jakiejś grze, w której trzeba wyjść z windy i ominąć ogromną babę. I ja pomyślałem sobie, dobra, wszedłem pod jej nogami. I to było bardzo dziwny moment, bo jak przychodziłem pod jej nogami, kojarzycie ten moment, kiedy jest zima i są sople na dachu i kurwa, okej, raczej ciebie nie trafi, ale chuj wie, no nie? I wyszedłem już na drugą stronę i mówię takie, okej, mission complete, Jasiek. Było bardzo ciężko, ona naprawdę miała 2 tony, to było coś, ja byłem przerażony. Też przerażony byłem, bo pewnie była chora na serce czy coś takiego, no nie? I ona zobaczyła moje dziwne zachowanie i widać, że taka zadziorna dziewczyna, kobieta, naoglądała się jakichś serialów, kurwa, w telewizji, nie? Bo zrobiła coś takiego. Chciała mnie obrazić i kasznąć zarazem. Takie ćpun, kurwa, to nie? Mówię, co, ćpun, kurwa? I tak wiecie, okej, biorąc pod uwagę jej tak jakby chorobę, pomyślałem sobie, okej, no dobra, no musiała się jakoś na mnie wyżyć, ale z drugiej strony nie mógłbym potem pójść spać. I tak się odwróciłem, nie chciałem jej nic przykrego powiedzieć, tylko jej bronią, ją zabić. I mówię do niej, jeb się!
Mam zawsze kiepski timing, co nie? W ogóle można powiedzieć. Potem jadę sobie przedwczoraj do was właśnie najpierw do Katowic i coś strasznego, no kurwa, jak nie kupicie pierwszej klasy, to jest tragedia. 8 osób w przedziale, wsiadam do tego przedziału, jakieś 2 studentki, 1 student, jakaś para i taka właśnie kobieta, tak na oko, 40-90 lat, nie wiem, nie znam się po prostu, nie? Wszystko byłoby spoko, ale ona sobie, słuchajcie, bezczelnie obcinała paznokcie cążkami. Te paznokcie latały wszędzie po całym przedziale, kurwa, co za szacunek. Jakiś typ naprzeciwko niej czytał książkę, jak się okazało, on jej nie czytał, on się, kurwa, zasłaniał. Wiecie, dopiero wsiadłem, ja już to widzę, tam w ogóle dywanik się utworzył z tych paznokci. Ja byłem przerażony, wiedziałem, że jeżeli nie zwrócę uwagi, ja mam ogromny problem podchodzenia do ludzi i im zwracać uwagę. Ja mi wtedy bije strasznie serce, ja nie umiem. Ale pomyślałem sobie, że muszę zwalczyć swój problem i zabawiłem się w detektywa, bo to trzeba od razu, impulsywnie. Spojrzałem się, że ma krzyżówki, co nie, w torebce. I potem patrzę na jej bilet, Warszawa-Katowice. I tak podchodzę do niej i dalej nie wiem, co mam zrobić, co nie? Tak chciałem odwrócić jej uwagę, żeby po prostu te cążki odłożyła. Więc podchodzę do niej i mówię, o, jaka miła pani, dzień dobry, co nie? A ona mówi, co się stało? A ja mówię, mam dla pani zajebistą zagadkę. Nie? I tak wiecie, improwizuję, mówię, jedzie pani do Katowic, ona tak. Ja mówię, też, z Warszawy, ona, ja też. Mówię, wie pani, co wyjdzie po złączeniu Warszawy z Katowicami? Wiecie co? Większe miasto, kurwa. To jest moja zagadka właśnie. Nie? Ale zamknęła się na jakiś czas. Wyskitu, no. Ale takie jest wychowanie. Byłem niedawno, słuchajcie, w Łodzi, ja tam często przebywam i spotkałem taką dziewczynę. Ona była na dworcu. I ona tak dziwnie wyglądała. Wiedziałem, że zaraz do mnie podejdzie. Ja nienawidzę gadać z takimi ludźmi. Nie to, że jakiś uprzedzony jestem, ale ona tak do mnie podchodzi i mówi, ty ziomek, skąd ty, kurwa, jesteś? Ja mówię, z Warszawy. Znasz Jacka? Znam. Ona to pozdrów. Kurwa. Postaram się. I tak patrzę, wiecie, chciałem zagadać, już gadka się nie kleiła, patrzę, że ona dziecko ma w środku, w sobie. W sensie nie to, że jej weszło odbytem, po prostu była w ciąży. I tak patrzę, mówię, ja bardzo jestem, wiecie, jest sentymentalny, jestem, lubię być sentymentalny. Po prostu lubię dzieci, te nienarodzone też. I tak podchodzę do niej, mówię, o, jak miło, chłopiec czy dziewczynka? A ona tak bierze, bucha papierosa, wyciąga dym i mówi, nieważne, kurwa, ważne, żeby było zdrowe. Mówię, zapal chociaż jointa, żeby dziecko było szczęśliwe, że je zabijasz. Byłem przerażony. Sam chciałbym mieć syna, słuchajcie. Wyobraziłem sobie nawet taką rozmowę. Wiecie, czasem przed snem sobie ludzie coś wyobrażają. Ja nazwę swojego synka Antoś. Bardzo lubię to imię, nie wiem dlaczego. Antoś będzie miał duże oczy, takie niebieskie. I wyobraziłem sobie, wiecie, ja bym chciał być takim guru dla swojego syna. Chciałbym go wszystkiego uczyć. Ja zaczynam już czytać książki, żeby, wiecie, go, kurwa, uczyć. Poprawiać i tak dalej. Tato, mogę wziąć słodycze? Wziąć, kurwa, się mówi. I wyobraziłem sobie swoją pierwszą rozmowę ze swoim Antosiem, taką poważną. Antoś do mnie podejdzie i się spyta tymi swoimi niebieskimi oczami i ustami też się spyta. Mówię, tato, kiedy oddasz mi mój hajs? A ja mu wtedy odpowiem, nie mówi się hajs, tylko pieniądze. No, idź, kurwa, do pokoju, a jak go nie będzie miał, to mu każe z klocków zbudować. No, skitu. Jeszcze nie mam syna, mam nadzieję, o Jezus Maria, to będzie puszczane. Mam nadzieję, że będę miał jak najszybciej syna. Ale na razie, wiecie, na razie tak się tak ogarniam, co i jak w terenie, że czy ja w ogóle byłbym dobrym ojcem, czy dzieci byłyby dobrymi dziećmi dla mnie jako ojca, to nie wiem.